Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to rzekł Pan do niego: właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni, czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste. Człowiek przez praktyki religijne, jedynie zawężone do wymiaru zewnętrznego, zjawiskowego, może starać się ukryć w sobie wewnętrzne braki. Można grać rolę, że jestem człowiekiem wierzącym, że jestem człowiekiem religijnym. Natomiast wewnętrznie być daleko od Pana Boga. Ten entuzjazm zewnętrzny podczas religijnych nabożeństw nie musi być prawdą o moim wnętrzu. To, co jest we mnie, może być diametralnie różne od tego, co jest na zewnątrz. I człowiek żyje wtedy w rozdarciu, żyje w rozdwojeniu, żyje w pewnego rodzaju zakłamaniu. Niektórzy mówią, on w domu jest inny, a kiedy wychodzi z domu, idzie do pracy, idzie do kościoła, to jest cudowny człowiek. Wszyscy mówią, no naprawdę trafiłaś na wspaniałego mężczyznę, a on w domu jest zupełnie innym człowiekiem. Faryzeusz to człowiek oddzielony. On pragnął zbudować sobie osobny świat, daleko od tych, którymi pogardzał. On pogardzał tymi, którzy nie znali się na prawie, na przepisach prawa. On pogardzał tymi, którzy dotykali zwierząt nieczystych. Gardził nimi. Zobaczmy, tam gdzie jest pogarda, tam jest ludzka małość. Tam jest ludzka małość. Tam człowiek sam oddala się od Pana Boga. Tam sam pozbawia się łaski. Przez to, jak traktuję człowieka, zbliżam się do Pana Boga lub od Niego się oddalam. Faryzeusz był przekonany o swojej sprawiedliwości, gardząc innymi. Urzekają mnie te słowa, te słowa Jezusa, który mówi: pragnę bardziej miłosierdzia niż ofiary. Jezus pragnie od nas bardziej miłosierdzia niż też sprawiedliwości, bo zobaczmy, sprawiedliwość to jest danie drugiemu tego, czego mu się słusznie należy. A miłosierdzie to jest danie tego, czego się człowiekowi nawet nie należy. Nie należy. A ja mu daję. Bóg okazuje miłosierdzie grzesznikom. Tym, którzy pobłądzili, którzy nie są w stanie z pewnego kotła, pewnego ciemnego tunelu wydostać się. Faryzeusz postępował tak, jakby był pozbawiony wnętrza, które powinno być również czyste. On dbał jedynie o to, co zewnętrzne. Ta troska o to, co zewnętrzne, bez troski o wnętrze własne, jest właśnie prowadzeniem siebie do pewnego rozdwojenia, do pewnej schizofrenii duchowej. I taki człowiek jest nieszczęśliwy, bo on nie wie tak naprawdę do końca, kim sam jest. I wyrażana przez faryzeuszy ta zewnętrzna religijność nie była objawieniem ich wewnętrznej wierności duchowi prawa. To, co jest ważne, to ten wymiar duchowy. Jak człowiek jest wewnętrznie wierny, to ta wierność będzie emanowała na zewnątrz. Przez co? Zobaczmy, że wierność jest zawsze pociągająca. Do takiego człowieka idziemy. Dlaczego? Bo przy nim się moralnie i duchowo prostujemy. My czujemy, że w nim jest Boża moc, że w nim działa Duch Święty, że przy tym człowieku odzyskujemy swoją swoje poczucie wartości, godności jako dziecka Bożego. Faryzeusz zastąpił Boże miłosierdzie swoją bezgrzesznością. I zamiast postawić na pierwszym miejscu Pana Boga, Jego miłość, on w centrum postawił siebie, umiłowanie własnej osoby. Jak bardzo źle się czujemy z człowiekiem, który jest skupiony na sobie, mówi o swoich zasługach, o swoich dokonaniach. Zobaczmy, kiedy człowiek jest blisko Boga, to Bóg objawia człowieka, jego wartość, jego piękno. Czy święci sami siebie zachwalali, czy też Bóg ich objawiał? To, kim oni są? Bóg jest potrzebny faryzeuszowi, aby on mógł udowodnić swoją dobroć. Prawda? Ja składam na ofiarę. Pamiętamy modlitwę faryzeusza i celnika. Jak bardzo zachwala przed Bogiem faryzeusz swoją ofiarność. I tym, co określa wartość człowieka, co określa jego wierność, to czystość wewnętrzna, czystość serca. Można mieć wiele zasług, można naprawdę dużo pracować, być bardzo aktywnym na takim polu życia chrześcijańskiego, apostolskiego, a równocześnie być człowiekiem niespełnionym, daleko od Boga będącym. Dlaczego? Bo człowiek w pewnym momencie okazuje się, że on to wszystko robi dla siebie, a nie na chwałę Bożą. Nie dla zniszczenia grzechu, jak mówił Pallotti, nie dla zbawienia dusz. I ta czystość to jest szczerość, to jest otwartość, szlachetność zamiarów, postanowień. Czystością jest świadomość i przekonanie, że ja żyję zgodnie z pragnieniami Bożego serca. I Jego sprawiedliwość przed Bogiem jest jakąś zarozumiałością. On jest pyszny. On jest skupiony na sobie. Jemu nie chodzi o Pana Boga. Przecież faryzeuszom tak naprawdę nie chodziło o zbawienie tych ludzi, do których wychodzili z nauczaniem. Faryzeusz w swoim sercu, on jest wypełniony ciemnością. Dlaczego mówię jest, a nie był? Bo w każdym pokoleniu są faryzeusze. W każdym pokoleniu, bez wyjątku. Są ludzie, którzy udają, którzy grają, którzy nie są prawdziwi, którzy nie pociągają nas do Pana Boga, ale zniechęcają nas na przykład do wiary, do życia sakramentalnego, do spowiedzi. Nie rozumie, jak mówił Jezus, a nawet używa mocniejszego sformułowania głupcy. To ci, którzy mylą ciemności ze światłem i dobro obracają zło, wykorzystując prawo do usprawiedliwiania się. No bo skoro ja dałem na jałmużnę, bo skoro ja pewne rzeczy robiłem, to ja jestem sprawiedliwy przed Bogiem. Nic podobnego. Nic podobnego. To Bóg określa, kto jest sprawiedliwy, a kto jest pozbawiony tej cnoty. I taką pierwszą głupotą człowieka było uwierzenie kłamstwu, że Bóg jest jego wrogiem. Zauważmy, że pierwsi rodzice w raju, oni uwierzyli, że Bóg jest wrogiem. Uwierzyli, słuchając węża. Drugą taką głupotą było ukrycie się z obawy, że Bóg nie wybaczy popełnionego czynu. I taką trzecią jest zarozumiałe przekonanie, że Bóg nie jest mu konieczny. Bóg nie jest mi potrzebny do zbawienia. Tak jak niektórzy mówią, przychodzi niedziela, ja mogę się wszędzie modlić. Jadę nad jezioro, idę do lasu, tam też jest Bóg. No tak, ale tam nie ma Eucharystii. A tym wydarzeniem najpiękniejszym, które gromadzi ludzi wierzących w Chrystusa, jest niedzielna Eucharystia. jest przyjmowanie ciała i krwi Pana naszego. Zauważmy, mądrzy są ci, którzy chodzą drogami Bożymi, a nie swoimi.